Moja przygoda z CIS-em zaczęła się parę lat temu. Był to jeden z pierwszych projektów, bowiem Centrum Integracji Społecznej dopiero rozpoczynało swoją działalność. Skończyłam szkołę, zrobiłam zawód opiekuna medycznego. Nie wiedziałam, czy się w tym wszystkim odnajdę, a pracownia pozwoliła mi spróbować i to sprawdzić. Mój wiek, niektóre cechy charakteru i brak doświadczenia spowodowały, że nie było mi łatwo wejść na rynek pracy. Miałam duży problem z otwarciem się na ludzi. Musiałam pokonać pewne bariery. Była to dla mnie ogromna szansa na rozwój, poznanie nowych rzeczy i sprawdzenie samej siebie przed rozpoczęciem nowej pracy. Rok w Centrum Integracji dał mi wiele. Poprzez rozmowy z psychologiem, doradcą zawodowym pozwoliły mi spojrzeć zupełnie inaczej na samą siebie. Wzmocniły mnie i pomogły przede wszystkim otworzyć się na świat. Mogłam poznać wielu ludzi, brać udział w szkoleniach, poczuć się pewnie w drodze, którą wybrałam. Praca opiekunki polega na bezpośrednim kontakcie z ludźmi. Dzięki temu spędzam wiele czasu z podopiecznymi. Stajemy się sobie bliżsi, nawiązuje się relacja. Dzięki temu łatwiej mi pokonać swoje słabości. Każdy przypadek jest zupełnie inny, wciąż się poznajemy. Czasem to potrzeba wysłuchania, wyjście na zakupy, wspólny spacer, a czasem bardzo intymne wsparcie. Jestem dobrą słuchaczką, jak i obserwatorem. Te umiejętności są bardzo przydatne w tej pracy. Najważniejsze jest zrozumienie i empatia. W końcu wszyscy jako ludzie jesteśmy sobie równi. Moją drugą pasją jest fotografia. Uwielbiam robić zdjęcia, spędzać czas aktywnie, chodzić po górach i łączyć to wszystko ze sobą. Uważam, że nie ma złej pogody, są tylko złe ubrania. Pozwala mi to oderwać się od codziennego zgiełku, ukoić myśli. Największym plusem tej pracy jest uśmiech na twarzach ludzi. To daje mi tylko potwierdzenie, że ta praca ma większy sens. Bo najważniejsze są proste rzeczy, to w nich wszystko się zamyka. Teraz już wiem, że zawód, który wykonuję, na pewno nie jest dla każdego. Potrzebne jest tu dużo siły, mocna psychika, dobre nastawienie i cierpliwość. Właśnie takie cechy posiadam. Wiek dla mnie nie istnieje, dlatego myślę, że z każdym odnajdę nić porozumienia, bo mimo, że jesteśmy zupełnie różnymi ludźmi, to jednak każdy ma podobne pragnienia. Doświadczenie, które zdobyłam, na pewno przekłada się na wszystkie aspekty mojego życia. Centrum Integracji Społecznej otworzyło mi furtkę. Mogłam poznać wielu wspaniałych ludzi, między innymi z MOPS-u i PCPR-u, którzy obdarzyli mnie wsparciem. Wtedy wszystko zaczęło się układać. Na pewno warto próbować nowych rzeczy, nie poddawać się, trzeba więcej odwagi i pozytywnego nastawienia. Przestając się bać i stawiając czoła swoim lękom, wzmacniamy tylko siebie. Jestem dumna z tego, że jeszcze bardziej otworzyłam się na świat, przełamałam swoje ograniczenia. Zawodowo jestem spełniona, kocham to, co robię, pomaganie innym sprawia mi dużo radości.